Kiedy udałam się do czyśćca, moja uwaga skupiła się nie na moim otoczeniu, ale na samych zmarłych duszach, mężczyznach i kobietach, nierozróżnialnych między sobą, wędrujących w tłumie. Wszyscy wyglądali podobnie z powodu cierpienia i smutku. Kiedy mnie zauważyli, podbiegli do mnie. Jak żebracy przylgnęli do mnie, niektórzy dobrowolnie podawali mi swoje imię. Poznałam jednego z nich, który desperacko prosił mnie o pomoc. Był bardzo wybitną i znaną postacią na ziemi, bardzo podziwianą przez świat. Uświadomiłam sobie wtedy, że sława, prestiż, bogactwo i urok są tylko tymczasowymi rzeczami, którymi można cieszyć się przez chwilę na ziemi, ale nie prowadzą nas do raju.